Kim jest partner lub partnerka, którego kochasz, którą kochasz? Czyli kim jest osoba ukochana, którą kochasz? Kochani, do wyboru mamy dzisiaj dwie grupy. Pierwsza grupa to karty Tarota, niemiecka talia. I druga grupa to też niemiecka talia, ale to jest Lenormand. Czyli karty Lenormand po polsku. Ja zawsze mówię Lenormand, przepraszam, ale... Lenormand, czyli pierwsza tarot, druga Lenormand. Macie jeszcze do wyboru oczywiście ten obelisk, który jest kwarc różowy w pierwszej grupie, w drugiej grupie jest kwarc cytrynowy, więc jeśli bardziej przypada Wam do gustu może kamień szlachetny, to proszę wybrać kamień szlachetny, lub jeśli bardziej są dla Was liczby tu na przykład ważne, to pierwsza lub druga grupa, czyli jedynka, dwójka. Różne są sposoby wyboru grup, ale zdecydujcie się szybko i nie zmieniajcie. Kochani, zaczynamy od grupy pierwszej. Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj. Oraz pisz komentarze, czy grupa, którą wybrałeś, czy ta grupa właśnie rezonuje z Tobą, czy karty pokazały rzeczywiście prawdę. Kochani, lajkujcie, bądźcie aktywni, bardzo ważne to jest dla rozwoju mojego kanału. Jeśli lubicie ten kanał, odwiedzajcie go codziennie. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, napiszcie e-mail, a ja Wam odpiszę, jakie opcje są wróżb. I zaczynamy. Kim jest osoba, którą kochasz? Pokażcie mi karty. Kim jest osoba? Kim jest osoba? Kim jest ta osoba? Kim jest ta osoba? Kim jest ta osoba, którą kocham? Osoba pytająca. Kim jest osoba ukochana? Kim jest osoba ukochana? Pokażcie mi, kochane karty, kim jest osoba ukochana? Kim jest osoba ukochana? W przełożeniu kart mamy, kochani, już pięć monet. Pięć monet to... Ta osoba być może jakiś ma brak pieniędzy lub brak pracy, tak? Bo to jest nędza jako temat, kryzys. Być może między Wami jest teraz kryzys, jeśli na przykład patrzymy głębiej, to może być ta interpretacja, że jest kryzys między Wami w tej chwili, między tą osobą ukochaną, że jest po prostu jakaś rozterka, jakaś blokada, jakiś deficyt przepływu, uczuć, rozwoju tej relacji. Oba aspekty mogą też być oczywiście razem. Tutaj brak pieniędzy, brak dobrej pasy w relacji, dobrej, jakby dobrego rozwoju, tak? Jakieś konflikty. Wy pokazujecie mi się osobą pytającą jako królowa buław, która trzyma wszystko jakby w ręku i jest aktywna, kreatywna, bardzo atrakcyjna seksualnie. A tutaj osoba ukochana pokazuje mi się jako... Bube der Schwerte, czyli paś mieczy. Paś mieczy to oczywiście młodsza osoba od Was, być może. I bardzo taka, powiedzmy sobie, blokująca, agresywna, kłótliwa, która dużo gada, być może właśnie prowokuje. To osoba spod znaku bliźniak, waga lub wodnik. I jeszcze, kochani, jest ważne, że to jest żywioł powietrza, czyli osoba szybko działająca, szybko jakby obmyślająca nowe, pewne plany. Jest to osoba działająca szybko jak wiatr. Natomiast jest to osoba też zamknięta w głowie, bardzo dużo myśląca, intelektualna, tak? Która nieraz blokuje, ponieważ siedzi za bardzo w głowie. Być może tutaj właśnie ta osoba planuje z Wami nowy początek, tylko są jakieś tutaj problemy, tak? Ponieważ mamy tą kartę deficytu nędzy. No i tutaj pokazują karty, że potrzebna jest duża cierpliwość, ponieważ sprawy będą się rozwijały bardzo powolnie, ale też potrzebny jest balans, harmonia, bez nerwów, bez emocji, dać się po prostu tym sprawą potoczyć, tak? Potoczyć samemu, jak rzeka, niech to płynie, niech to się rozwiązuje, jeśli są jakieś problemy, ale mamy tutaj osoby, tak jak Wam powiedziałam, pazia, czyli ta osoba jest jeszcze troszeczkę niedojrzała, powiedzmy,
emocjonalnie, mentalnie, psychicznie, dlatego być może są tu jakieś dylematy. Natomiast uważajcie, żeby nie było kłótni, żeby nie było jakichś sprzeczek za dużych, ponieważ to jest taka troszeczkę ostra, kłótliwa sytuacja. Dziękuję bardzo, kochani Państwo, grupie pierwszej i zapraszam oczywiście grupę drugą i w międzyczasie zapraszam Was, moi kochani, na wróżby indywidualne, osobiste, gdzie powróżę tylko Wam z kart Tarota lub Lenormanda lub cygańskich, więc napiszcie mi e-maila, ja Wam odpiszę, jakie wróżby u mnie do zamówienia są. Ja mam rozmaite zestawy, kochani. Zapraszam serdecznie. Więc skupmy się. Mój adres mailowy znajdą Państwo oczywiście na kanale, w komentarzach. Filmiku wyświetlam pod filmikiem, także napiszcie do mnie e-maila. Kochani, jaka jest to osoba, w której jesteście zakochani? Jaka jest to osoba? Jest to jakaś osoba z przeszłości, która chce nowej szansy u Was. W przełożeniu mamy już ulala, żmiję, czyli są jakieś problemy, zawikłania, komplikacje, zawirowania, być może choroba, być może jakiś nauk, być może no, na pewno problemy, być może też jest jakaś ex, która tu się wtrąca, która jeszcze istnieje, która egzystuje, która jakby jeszcze ma tutaj do opowiedzenia, lub bardzo surowa matka, która też tutaj jest zakałą, powiedzmy, tej relacji, tego rozwoju relacji. Jest to osoba jakaś dobrze usytuowana, szanowana, o dobrym statusie z przeszłości, którą już znacie. To karta powrotów również, tak? Czyli coś starego chce do Was wrócić, coś z przeszłości chce do Was przyjść z powrotem, czyli jakiś partner, znajomy, powiedzmy przyjaciel, czy ex Wasz chce z powrotem do Was wrócić, jakby po przemyśleniach. Także ktoś tutaj chce, być może, nie wiem, czy jest dziecko, czy chciałby z Wami mieć dziecko, czy chciałby po prostu z Wami założyć relację, rodzinę, taką rodzinę w pełni tego słowa znaczeniu. Jesteście w jego oczach jako dobra matka, czy opiekunka, czy kochanka, czy partnerka, tak? Jesteście tak widziane w jego oczach i ta osoba chce tutaj nowej szansy, tak? Nowej stabilności z Wami, by się nowe drzwi, czyli nowa próba, nowa szansa otworzyły, tak? Mamy tutaj, kochani, ta osoba chciałaby, wy się otworzyli, ta osoba chce się otworzyć też na Was. Chce jeszcze raz spróbować i myśli, że to przyniesie jakiś sukces, tak? Ta nowa szansa, powiedzmy. Ta osoba jakby szuka kontaktu z Wami, tak? Być może dostaniecie jakąś wiadomość. Musicie oczywiście tutaj wyjaśnić coś, tak? Czyli wyjaśnić jakieś problemy zawikłania, zawiłości i być może no, jest jeszcze, jak mówiłam, inna kobieta, która tutaj intryguje. Także pomyślcie, kto to może być, kochani. Dziękuję grupie drugiej, dziękuję Wam wszystkim za odwiedziny na moim kanale i zapraszam Was oczywiście codziennie. Do usłyszenia już wkrótce.